lepsi i bardziej wrażliwi nie tylko na święta, ale i na co dzień. I przyszłam pod dniu ziemi, pod dniu bez hałasu, które świętowaliśmy. Przyszłam po usłyszeniu tego, co usłyszałam na ostatniej sesji na temat walki z przyrodą, że tak powiem. I także po to, żeby zaapelować o zabezpieczenie interesu społecznego, o którym powiedział tutaj pan osiedla Proszowskiego, czy tam. Ja proszę obywatel, który obserwuje się wszystko, co się dzieje tutaj w Polsce, no mniej więcej już 40 lat. Nie jestem urodzoną Bochnianką, więc nie znam wszystkich niuansów sytuacji i spraw, które tutaj mają miejsce. Ale główna sprawa to jest to, co my robimy z przyrodą. I konsultowałam to, co chcę powiedzieć, z różnymi osobami. Mam wielu byłych uczniów, wiele osób, które są specjalistami w zakresie przyrody, które siedzą w tym po uszy i mają też odpowiednie wykształcenie botaniczne, geologiczne czy faunistyczne, zoologiczne, no powiedzmy w ten sposób. I dlatego chciałabym zacząć najpierw o zniszczeniach, które dokonaliśmy my, Bochnianie, jako ludzie zdobywający tereny pod budowę, pod mieszkanie, jako ci, którzy robią sobie miejsce na ziemi. Pierwsze prawie już ćwierćwiecze naszego wieku przyniosło intensywną zabudowę terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Bochni, dotychczas niezabudowanych. Jednym ze skutków tego procesu są dotkliwe straty, jakie doznała miejscowa przyroda. Stało się tak dlatego, że w trakcie planowania przestrzennego zabrakło rozpoznania walorów przyrodniczych terenu miasta, a nawet tam, gdzie były one rozpoznane, nie zapewniono im ochrony. Oto przykład. Zabudowa Murowianki, jednego z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Bochni. Zagładzie uległo trzcinowisko z charakterystycznymi dla niego gatunkami ptaków oraz wypełnionymi wodą zagłębieniami, w których żyły komaki górskie. Zlikwidowano staw, środowisko życia żab zielonych, rodów szarych w okresie rozrodu i polującego tutaj zaskrońca. Zniszczono wreszcie wielką rzadkość, miniaturowy płat turkowiska z liczną populacją unikalnego i zagrożonego storczyka, pruszczyka wodnego. Jest to gatunek figurujący na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. W niektórych latach odnotowywano nawet tu kilkaset nocnych okazów. Pruszczykom towarzyszył nielicznie drugi, bardziej pospolity storczyk, kukułka szerokolistna. Murowianka była jednym z miejsc o najwyższej bioróżnorodności w szkole miasta. Druga sprawa. Zagłada trzynowisk kosaczca syberyjskiego, rzadkiej i zagrożonej roślinie figurującej na czerwonej liście roślin i grzybów polskich. Zabudowane zostały miejsca wystąpienia kosaczca przy ulicy Łany, na łące w sąsiedztwie NKW-IK. Los ostatniego położony w rejonie ulicy Majora Bacy, ostatni raz potwierdzonego w 2021 roku, jest niepewny. Nawiasem mówiąc, w kosaciec wykazany jest także księdze roślin innych, księdze mądrości Syracha. W opracowaniu badaczy Krakowskiego Instytutu Botaniki PAN, rok wydania 2008, zaznaczono, że zagraża mu w Bochni postępująca zabudowa miasta. Trzeci przykład. Zabudowa wzdłuż w rejonie ulic Kampi, Turkowskiego, Serugi. Straciliśmy tym sposobem obszar łąk, gdzie regularnie bytował paść królowej, pokolenia wiosenne i letnie. I gdzie jeszcze w pierwszej dekadzie obecnego wieku prosiłabym o spokojne wysłuchanie, jeśli można. Stwierdzono obecność drgacza. Często spotykano tu zwinkę, a na krańcach zabudowy obszaru nieliczne okazy rajsko pachnącego storczyka o nazwie podkolan biały. Idąc do parku Bochnia, do parku Zwolnia,
Zastanawiamy się nad efektem jego rewitalizacji. Czy wycinka sporej ilości starodrzewów, być może korzystna dla staczewcerowiczów i również, czy również sprzyja tutejszej florze i faunie? Czy stan staw pod mostkiem na szczycie, twór sztuczny i wymagający całorocznych zabiegów pielęgnacyjnych, spełnia swoje zadanie w czasach, gdy wszędzie trzeba ciąć koszki, szukać oszczędności? Dlaczego wycięto dwie dorodne surmie przy wjeździe na ulicę Parkową, gdzie swoje lęgi mają ptaszki górskie, kliszki górskie? Traktowanie przyrody po macoszemu, co stwierdzamy ze ściśniętym sercem, ma także miejsce przy zarządzaniu zielenią miejską. Przykład pierwszy z brzegu. Teren zielony między ulicą Matejki a pierwszym liceum ogólnokształcącym. O ile celowe i konieczne było usuwanie wiatrołomów i gałęzi zwisających z pni po zimowej śnieżycy, to nie sposób dociec, dlaczego wycięto lub pokaleczono dorodne, okazałe wierzby o starych pniach. Z przyrodniczego punktu widzenia to one właśnie były najcenniejsze w całym tutejszym mini drzewostanie. W ich miękkim drewnie dzięcioły, choćby obecny tu dzięcioł zielony, wykuwają dziuple służące jako miejsca lęgowe dla nich samych oraz innych ptaków, które same dziupli nie wykuwają, tak zwanych dziuplaków wtórnych. Naturalne dziuple jest zdecydowanie lepsze niż budka i ma jeszcze tę wielką zaletę, że nic podatników nie kosztuje. Drzewa takie jak te, które wycięto lub pokaleczono, to także obfita baza pokarmowa dla latających stołowników. Jeszcze w czasie pandemii widywaliśmy parę puszczyków z młodymi, których zgrzytliwy pisk można było słyszeć nocą od plant po uzgorbie. Kto miał oczy i uszy otwarte, doceniał również obecność nietoperzy, żywiących się obfitością komarów w okresie masowych występowania. Jest jeszcze trzeci gatunek z czerwonej listy roślin i drzewów. Chruszczyk siny. Rośnie od terenem od ostatnich zabudowań ulicy Turkowskiego. Ale i tu dociera cywilizacja, miasto się rozwija, ludzie muszą gdzieś mieszkać. Już otwarte się drogę. Czy zawsze rewolucja musi pożerać własne dzieci? Czy naprawdę musimy się kierować powiedzeniem po nas choćby po to? Dziękuję bardzo. Jeśli mogę powiedzieć do Adlania, to dobrze? Proszę Pani, każdy z nas tutaj, nawet radnych, ma możliwość zabrania głosu i ma limit 5 minut. Ja Pani udzieliłem już 8 minut. Ja myślę, że to, co Pani mówi na pewno jest bardzo ciekawe, ale to można przenieść do Kroniki Bocheńskiej. Proszę zwrócić uwagę, tu jest mnóstwo osób na sali. Ja nie przyszłam po to, żeby się tylko wypowiedzieć, tylko chciałam zadać parę pytań w związku z tym. Dobrze, to bardzo proszę zadać te pytania, bardzo proszę. Usłyszałam, że Pan Piskur mówił o małej retencji i chciałam się spytać, czy to było już kiedykolwiek podnoszone i czy jest brane pod uwagę. Czy na, o tym już jako doradca widzę, że jest też w urzędzie, też sygnalizował i czy te osoby, które planują inwestycje, a ta odpowiedzialna za zieleń wielokrotnie mówiła, że trzeba oszczędzać i że są cięte koszty, czy o tych sprawach myśleli, bo nie tylko jeden jest takie miejsce w Krakowie, ale w wielu różnych miastach jest mowa o małej retencji, o ogrodach społecznych, które także obywatele i to zupełnie bezpłatnie organizują. Myślałam też o tym, że nasi obywatele, czyli my, bochniacy, którzy mieszkamy czy w blokach, czy mamy działki, czy w własnych mieszkaniach, chętnie się podzielimy z naszą zielenią miejską, bo przecież teraz wyliny są coraz modniejsze, także związane jest to z cięciem kosztów i tak dalej. I nie wymaga pracy na pan z zielenią miejską i my też możemy tam momentalnie popracować i coś zrobić dla miasta. Także ja myślę, że i urząd, i rada trochę mają za mało kontaktu z obywatelami i może za mało ich mobilizują i próbują zachęcić do edukacji ekologicznej i może to nie tylko.
z pokorą przyjęliśmy te Pani uwagi, zarówno my radni, jak i urzędnicy pewno. Myślę, że jakby Pani to przelała na papier i przysłała informację do urzędu, do odpowiedniej komisji, jest Komisja Gospodarki Komunalnej, na pewno się zajmie Pani wnioskami, także gorąco o to proszę i zachęcam. Dziękuję bardzo.